Szanowni Państwo, witam serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. Bardzo się cieszę, że mogę korzystać z tej formy takiego cotygodniowego, regularnego kontaktu z Państwem. Zwłaszcza, i mówię to z wielką przyjemnością, że liczba odsłon naszych spotkań zarówno na stronie uczelni, jak i na Facebooku jest bardzo duża i to mnie utwierdza w przekonaniu, że takie spotkania, ta forma kontaktu jest przez Państwa akceptowana. O czym chciałbym dzisiaj Państwu powiedzieć? Po pierwsze, wszyscy wiemy, że szybkimi krokami zbliża się termin sesji egzaminacyjnej. W tym roku po raz pierwszy wszystkie zaliczenia i egzaminy odbywać się będą wyłącznie w formie zdalnej. Proszę Państwa, podjęliśmy tę decyzję razem z dziekanami, razem z prorektorem do spraw dydaktyki, mając oczywiście na uwadze rekomendacje ekspertów Uniwersytetu, ale też ekspertów ministerstwa, które dotyczą bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa studentów. Proszę Państwa, tak jak komunikowaliśmy, ta decyzja dotyczy wszystkich przedmiotów i wszystkich studentów. Dlatego bardzo Państwa proszę, żeby nie było od tej decyzji odstępstw. Jestem głęboko przekonany, że kto jak kto, ale nasze środowisko doskonale rozumie zasadność przestrzegania ustalonych i zaakceptowanych procedur. Także bardzo Państwa proszę o to i dziękuję Państwu. Czym zajmowaliśmy się w ostatnich dniach? Po pierwsze, zajmowaliśmy się planowaniem finansów i analizą finansów uczelni na przestrzeni ostatnich miesięcy, tym jak potoczy się cała sprawa w przyszłości i jak wpłynęła na to epidemia. Rozmawialiśmy o tym dokładnie na spotkaniu, na wczorajszym spotkaniu z członkami Rady Uczelni w obecności panów prorektorów, kanclerza, pani kwestor. Z liczb, które przedstawiła pani kwestor, pan kanclerz, wynika jasno, że koszty, które poniosła uczelnia w związku z epidemią, no, przekraczają już 2 miliony. To olbrzymia kwota, bardzo znacząca dla budżetu Uniwersytetu. Tym dotkliwsza, że do tej pory nie otrzymaliśmy żadnej dedykowanej, celowanej dotacji z Ministerstwa Zdrowia i w podobnej sytuacji są wszystkie uczelnie medyczne w tym kraju. Jest to sytuacja o tyle zastanawiająca, i chcę, żebyście Państwo to wiedzieli, że inne uniwersytety, inne uczelnie podległe Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego takie dotacje dostały, ale przynajmniej informacje o wysokości takiej dotacji. Jesteśmy w stałym kontakcie z Ministerstwem Zdrowia. Chcemy, żeby decyzje przyspieszyć. Wiem, że one są podejmowane, ale nie są jeszcze oficjalne. Jestem pewien, że Kolegium Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych w Polsce będzie mówiło tutaj jednym głosem. Chcemy prosić o jasną deklarację, bo jak Państwo doskonale wiecie, w grę wchodzi równe, chciałoby się powiedzieć, sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczelni w tym kraju, zwłaszcza, że nie dostaliśmy w ostatnim okresie obiecanych pieniędzy na podwyżki. Jesteśmy w trakcie wyborów do Senatu, za nami pierwsza tura głosowania, w poniedziałek kolejna tura. Bardzo Państwu dziękuję za zaangażowanie, udział, frekwencja ponad 47%. To doskonały wynik. Bardzo Państwa proszę o frekwencję w ciągu najbliższych dni, bo to ważne, żebyśmy jak najszybciej wybrali skład kluczowego dla całej uczelni gremium. Zanim jednak nowy Senat rozpocznie działanie, chcemy w uroczysty sposób pożegnać Państwa senatorów mijającej kadencji. Stąd zadecydowałem, żeby przesunąć posiedzenie. Chciałbym, żeby to było uroczyste posiedzenie kończące tą kadencję i odbyło się w dniu 1 lipca. Przesunęliśmy to posiedzenie o tydzień. Ta decyzja wynika stąd, że chcielibyśmy dobrze przygotować podsumowujące całą kadencję spotkanie Senatu. Spotkanie odbędzie się nie w formie webexowej. Musimy zapewnić środki bezpieczeństwa. Oczywiście zrobimy to. Chcemy nadać temu odpowiedni, szczególny charakter. Poza tym czuję osobistą odpowiedzialność poinformowania wszystkich członków Senatu i oczywiście zaraz później Państwa o moich planach, które dotyczą sposobu zarządzania uczelnią w
kadencji 2020-2024. Jeszcze raz dziękuję Państwu za wybór, ale chcę to w jasny, klarowny, transparentny sposób przedstawić członkom Senatu, a następnie całej społeczności akademickiej. Myślę tu przede wszystkim o podzieleniu zadań pomiędzy prorektorów, wskazaniu osób, z którymi chciałbym współpracować w nadchodzącej kadencji w oczywisty sposób. Może to wymagać konsultacji, które chciałbym przeprowadzić w następnych dniach. Co jeszcze przed nami? Proszę Państwa, zakładamy i takie pytanie dostaliśmy od członków Rady Uczelni, dostajemy od Państwa, co będzie w październiku. Zakładamy, że w październiku normalnie wrócimy na uczelnię, ale oczywiście niczego przewidzieć nie można i stąd przygotowaliśmy plan B. Ten plan B był wczoraj przedyskutowany przez Kolegium Rektorsko-Dziekańskie. Ten plan będziemy Państwu komunikować. Dopracowujemy szczegóły i myślę, że może w przyszłym tygodniu, może tuż po Bożym Ciele przedstawimy Państwu szczegóły. W przyszłym tygodniu planujemy spotkanie dotyczące edukacji naszych studentów i pracowników w zakresie epidemii. Zapoznałem się ze wstępnymi wynikami ankiet, które badały wiedzę na ten temat, badały wiedzę na temat bezpiecznych zachowań przeprowadzoną przez grupę naszych ekspertów i muszę powiedzieć Państwu, że wyniki tych ankiet wskazują na konieczność poprowadzenia edukacji i szkolenia. Stąd bardzo dziękuję pani profesor Beacie Jankowskiej-Polańskiej, która zaproponowała formę szybkiego szkolenia. Popieram tą inicjatywę całym sercem. Będziemy chcieli Państwu te materiały przygotować, dostarczyć. Zresztą nie tylko uczelni medycznej, naszemu uniwersytetowi, ale jesteśmy w kontakcie z kolegami z innych uczelni. Chcemy tą edukację wszystkim przekazać, bo tak jak Państwo wiedzą, to na nas spoczywa szczególna odpowiedzialność, przede wszystkim w obszarze edukacji. Na koniec przypominam Państwu, że epidemia nie wygasła, wciąż ta ilość przypadków utrzymuje się na tym samym poziomie, stąd odpoczywajmy, bo przyszły tydzień to długi weekend. Dbajmy o nasze bezpieczeństwo. Tym razem do zobaczenia za 2 tygodnie. Dziękuję Państwu, wszystkiego dobrego.